Na pewno cieszy każda nagroda. Ta w sposób szczególny, budując miasto, szczególnie jeżeli chce się budować miasto nowoczesne, no trzeba mieć kontakty, trzeba się sieciować, no trzeba też bywać na takich forach jak te, no i mieć zespół ludzi wokół siebie, którzy dbają o te technologie, pielęgnują te kontakty i szukają najlepszych rozwiązań. Udaje się je w Rybniku wdrażać w różnych przestrzeniach. Mieszkańcy mogą z tego korzystać, od autobusów wodorowych po aplikacje. I myślę, że te rozwiązania będą nam towarzyszyły nie tylko teraz, ale będzie to taki trend, który będzie bardzo, bardzo rozwojowy.